Witam panie, witam panów. Jak taka pogoda jest na dworze, to aż się nie chce tam wychodzić. Zimno, deszczowo, nawet grudzień, prawda? I właśnie, i tutaj żebyście państwo pamiętali o tych warunkach, które mogą was zaskoczyć w tej chwili, ale o tych warunkach jeszcze będziemy mówili. Ja państwu powiem tak, że póki co na razie to pokażemy państwu taką imprezę motoryzacyjną w Suwałkach, która była sporym show. Dwie firmy naraz stojące obok siebie zorganizowały historię, ale przy tym jeszcze pokazało się coś dla nas, dla kierowców, takie ze smaczkiem. Fantastyczne samochody, o których warto parę zdań powiedzieć. Marek Dojnikowski to jest facet, który za technikę odpowiada w obu tych salonach, i w Kia, i w Mitsubishi. Dobrze mówię? Zgadza się. Kierownik techniczny. Kierownik techniczny obu salonów, obu firm. Marek, ale tak szczerze ci powiem, że powiedziano nam tak, rozmawiajcie z Markiem, bo ten jest tak na każdym szkoleniu, wszystko wie, o każdym samochodzie, elegancko może się o każdym z nich wypowiedzieć, tych, które były tutaj prezentowane. A prezentowane były takie ciekawe, nie? L200. Tak. W Mitsubishi, bardzo ciekawa sprawa. Tam Sorento? Dobrze mówię? Sorento, Opirus, Magentis. O, przeleciał tak sobie swobodnie nazwami. Słuchaj, jednego z nich, ale to za chwilę, bo mi się serce musi uspokoić, to o jednym powiemy słów parę. Ja już państwu powiem, że to chodzi o Opirusa, ale może L200 na samym początku, bo to taki ciekawy pick-up jest, nie? Jest to pick-up, samochód typowo terenowy, zbudowany na ramię, z tyłu zawieszenie, resory oba. Marek, ale jak na ramię, to znaczy co to daje, że to stabilność taka, mocny, tak? Samochód jest sztywny, jest bardzo sztywny, bardzo wytrzymały, trwały. No rama dodaje mu parę kilogramów, ale sztywność jego, trwałość i wieczność tego samochodu i prostota zarazem, ponieważ zawieszone jest, jak mówiłem, na resorach piórowych, sztywny most z tyłu. Czyli tak, resory piórowe to dla ludzi jest wiadomo. Tak. Prawda? To jest stare rozwiązanie jak świat, ale sprawdza się w terenie. No właśnie. Samochód ten ma przede wszystkim spisywać się w terenie i bardzo dobrze sobie w nim radzi, ale oczywiście jazda po szosach również nie sprawia żadnych jemu trudności. No ale czemu to tak jest, że i na szosie się sprawdza, i w terenie się sprawdza? Czy to czasem nie to zawieszenie i nie skrzynia biegów? I nie redukcje? Znaczy, moim zdaniem samochód był bardzo wiele lat konstruowany, zmieniany, dopracowywany. Przez ten czas zostało to tak dopracowane, że samochód ma się idealnie spisywać w warunkach terenowych, ale oczywiście do warunków terenowych trzeba jakoś dojechać. Więc na szosie również spisuje się rewelacyjnie. Ma przełącznik, szosa, ma przełączenie, nie ma szosa, teren, ale stały napęd ma na tylną oś. Aha. Można oczywiście dołączyć przednią oś, reduktor, blokady, co sprawia naprawdę niesamowite własności trakcyjne w terenie. Czyli tak, pomalutku, na tylną oś to normalne. Na normalne, stały napęd. Mogę przełączyć, dołożyć przednią oś. Przedni napęd, to już mam. Czyli mamy na cztery. Dwie, tak, czwóreczka. Mogę zredukować prędkość, czyli no, zwiększam moment obrotowy i moc silnika, przenoszoną na koła. Prawda? A więc no trzeci. Trzeci. No i czwarty. No i czwarty, blokada tylnego mostu. Zablokowanie obu kół, lewego i prawego, jednego mostu, bo obracały się tak jedną prędkością. Kochani państwo, dla tych, którzy nie wiedzą, o co tu chodzi, jak się zblokuje oś, to dwa koła ciągną jednocześnie. Jest jeden ciąg i nie ma siły. Błoto, góra, dziury, idzie. Musi iść, tak jest. No a przy tym ten środek to jest taki ciekawy, słuchaj, to nie jak w aucie terenowym, w środku jak w limuzynie się siedzi. Kiedyś samochody terenowe były spartańsko wykończone, męczyło to trochę kierowcę. Teraz natomiast te samochody muszą spisywać się w terenie, ale również zapewnić kierowcy w miarę wygodną podróż, tak aby mógł jeździć, a nie męczyć się samochodem. No bo zobacz, bo teraz no mało osób kupuje sobie, że ja tylko terenowe auto, albo ja tylko szosowe. Teraz to tak. Musi w domu pracować i dla instytucji, i dla biznesu, i dla rodziny, i tak dalej. Nazwali go ten L200, wiesz, że to jest rodzinno-wypoczynkowy. Zgadzam się. Samochód jest pięcioosobowy, więc tak jak każdy zwykły rodzinny samochód, a paka taka z tyłu za kabiną mieści, można na nią założyć koło tony, więc tak, 1100 kg chodzi. Tak jak ciężarówka. I jeszcze ma różne rodzaje do tego zadaszenia w razie czego. Zadaszenia, tak, zabudowy z tyłu.
No i teraz ten drugi salon, do którego żeśmy przeszli, z Mitsubishi prosto do Kia, do salonu, a tutaj to już cię będę atakował, serce mi się trochę uspokoiło, tą limuzynę. Opirus, matko kochana. Ta wersja, która tutaj była, to tak nas troszkę przygięła do ziemi. A i może ty jako specjalista możesz naszym telewizorom odpowiedzieć, czego tam nie wmontowano do niego, nie? Może w zasadzie ty... samochód jest wyposażony chyba we wszystkie systemy, które pomagają kierowcy prowadzić samochód bezpiecznie, dojechać bezpiecznie do celu. Nie wiem, czego tam nie wmontowano. Bo tak, jest nadzór siły hamowania. Tak, oczywiście. Nadzór trakcji jest, tak? Zawieszenia. Kontrola z zawieszenia i elektryczna, i elektroniczna. Tam jest taki, wiesz, ten docisk taki, który się stosuje w samochodach wyścigowych już w tej chwili do wyboru droga, nie? Samochód, w zasadzie komputer sam dobiera sztywność zawieszenia, tak aby, w zależności od prędkości i wiadomo jazdy, tak aby kierowca jechał w miarę jak najbezpieczniej i w miarę luksusowo, komfortowo właśnie. Dokładnie, ale jak to, Marek, żebyśmy mogli wyjaśnić, jak to on dobiera sztywność zawieszenia? To o co tu chodzi? Jak nierówno, to co? To jest bardziej amortyzujące? Wówczas jest bardziej amortyzujące i jednocześnie, gdy mamy nierówną drogę, kierowca idzie wolniej, więc zawieszenie może być nieco bardziej miękkie i bardziej podatne na nierówności, czyli wybiera te nierówności, kierowca je mniej odczuwa. Gdy jedziemy szybciej, wiadomo, zazwyczaj na lepszych drogach, zawieszenie wówczas się utwardza, możemy jechać szybciej w łukach. O, czy zakrętach? W tych zakrętach właśnie, tak, żeby powiedzieć. Samochód się znakomicie prowadzi w zakrętach przy bardzo dużych prędkościach. Czyli co to się dzieje? On dociska tą stronę, która odchodzi na odjezdni, odchodzi, tak? Dociska tą, która odchodzi, drugą stronę też podnosi, tak aby samochód jechał cały czas w poziomie. Do tego dodam, że samochód jest wyposażony w światła ksenonowe, które cały czas są, wiadomo, wyrównane. Cały czas się to w jednym punkcie, nie ma takiej... takiego zdarzenia, że dociskamy tył czy boki, a samochód się przychyla, to światło również z nimi. To biksenon, tego nie ma. Dokładnie, tak? Nie, to jest ksenon. Czy czysty ksenon? Ksenon, tak? Sam ksenon. Rozumiem. I światła cały czas świecą tak, jak powinny, na wprost. Wycieraczki cały się czas włączają widzimy, same, jak pada deszcz. Jak pada deszcz. Jak jest zabrudzona szyba, wycieraczki się włączą. On stwierdza nadzór elektroniczny, że szyba tak, jest zabrudzona. Tak, kierowca wiadomo ma może nadzorować tym, może całkowicie ten system wyłączyć, jeżeli mu to przeszkadza. Jeżeli chce sam włączać, może sam. Ale tylko przełączamy dźwignię wycieraczek i komputer wtedy już sam. Czyli stąd wniosek, że tam jedzie kilku kierowców w tym samochodzie, bo tak. No. Jeden trzyma kierownicę, a tych kilku jeszcze mu pomaga jechać. I to jeszcze jeden trzyma kierownicę, kilku mu to kierownicę jeszcze pomaga trzymać, ponieważ samochód ma takie systemy, które pomagają w poślizgach bocznych, a więc samochód nie wypadnie z toru jazdy. Nie może. No, wiadomo, gdy przesadzimy już nadmiernie, to różnie może być. Ale samochód sam stara się tak jechać, aby było jak najbezpieczniej, mówię. No i taka jest prawda. No i takie to są nowości dwóch firm, Mitsubishi i Kia. Drodzy Państwo, do tych nowości przed świętami jeszcze w różnych firmach będziemy wracali, dlatego że to takie prezenty mikołajkowe się dzieją wszędzie, a tu prezent, który był wypracowywany latami. Dokładnie. Prawda? Zgadza się. No, Marek Dojnikowski był Państwa gościem. Jest to Autolakus Motor Show. Impreza jest skierowana głównie do rodzin, które no, mają się przyjść dobrze bawić. Pierwszy raz w Suwałkach mamy tutaj premierę Opirusa. Jest to sztandarowe auto marki Kia. Jest to właśnie limuzyna, bardzo ekskluzywna, 5 metrów długości, więc jest to potężne auto, 1800 kg i w 9,2 sekundy rozpędza się do setki, więc jest to naprawdę, myślę, atrakcyjne auto. Dzisiaj w programie mamy pokazy iluzjonisty, występy zespołu, oprócz tego prezentację również auta, które proponuje Mitsubishi, jest to L200, auto kierowane do młodych i, że tak powiem, biznesmenów, którzy prowadzą prężnie działające firmy. I teraz jeszcze parę słów na zakończenie, drodzy Państwo, bo dzisiaj same wizyty wszędzie dookoła.
dużo nowości, rozrywki, zabawy, a jeszcze o takiej sprawie poważnej. To, co widzieliście Państwo, to błoto pośniegowe. Ono tak się nazywa. To błoto pośniegowe pojawi się Państwu wszędzie. Na jezdniach, przy poboczu, na środku drogi, gdzieś na skrajni las, a droga koło pola, przewiewana wiatrem, a w lesie czy pod przesłoną lasu może ten śnieg jeszcze gdzieś zalegać. W większości jezdnie są wyjeżdżone i w miarę tych temperatur one są przejezdne, przyczepne. Ale pamiętajcie Państwo, że błoto pośniegowe to historia, która może zaskoczyć. To tak jak te oblodzenia, jak nabój lodowy na jezdni. Błoto pośniegowe może nas po prostu zaskoczyć, drodzy Państwo. I zaskakuje nas w takich najbardziej nieoczekiwanych momentach. To, co widzieliście tu przy poboczu, może być śliskie. Jeśli mamy opony niezmienione, uniwersalne albo letnie, to w ogóle tragedia. Ale błoto pośniegowe stwarza też i takie kałuże, lekkie, lepkie, brudne i tak dalej. Pamiętajcie Państwo, że z tej kałuży to jest tak. W starych, nieosłanianych samochodach macie natychmiast tą wodę u siebie, na przewodach, na silniku, w okolicach połączeń wszelakich. Macie tą wodę w maluszkach w sygnale. Bardzo często sygnał nie działa w maluchu, bo on jest tak umiejscowiony, że właśnie cała ta woda tam ląduje. Macie tą wodę na samochodach, które przyjeżdżają obok was. W czasie wymijania, wyprzedzania. Macie tą wodę na pieszych, o czym trzeba pamiętać, bo to nawet może się skończyć sprawą w Sądzie Grodzkim, jeśli ochlapiemy takiego pieszego. Pamiętajcie, kochani Państwo, o tym. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie chcieliśmy Państwu jeszcze o jednej rzeczy przypomnieć. Ten problem już znacie, bo o tym żeśmy mówili z tej strony. To jest parking przy szpitalu. Natomiast tu jest droga do szpitala psychiatrycznego odgrodzona. Na tej drodze obowiązuje zakaz zatrzymywania. Drodzy Państwo, tam już Pan następny parkuje. Wiem, że nie ma miejsca parkingowego, ale jest to miejsce przy szpitalnej lub też gdzieś na tych tutaj łączkach niestety, ale na tej drodze stać nie można. Te wszystkie samochody, które tutaj stają, to jest minimum 200 zł. I punkty karne. Pamiętajmy, kochani, że zimą jest trudno, jeszcze taką rozlazłą, ani to mrozu nie ma do końca, ani śniegu konkretnego, błota wszędzie pełno. Jeszcze jest trudniej. Do zobaczenia w następny wtorek.